Mąż mówi do żony: Kochanie, dzisiaj jest nasza rocznica. Masz jakiś pomysł, jak ją uczcimy? Może minutą ciszy. Żona wybrała kreację z szafy, przymierza i pyta męża: Kochanie, czy mogę wyjść w tej sukience? Tak, kochanie. Już jest ciemno na dworze. Mąż mówi do żony: piwo się skończyło. Skoczysz do sklepu? Ale na zewnątrz jest lód, jeszcze się wywrócę to kup w puszce. Żona wróciła do domu po operacji plastycznej i pyta męża: Jak ci się podobam? Mąż przygląda się jej uważnie i mówi: Cóż, zrobili co mogli. Młode małżeństwo. Żona mówi do męża: Gdybym wiedziała, że jesteś taki biedny, nigdy bym za ciebie nie wyszła. Nie udawaj, że cię nie ostrzegałem. Ile razy ci mówiłem, że jesteś wszystkim, co mam? Żona odkłada słuchawkę po około półgodzinnej rozmowie. Mąż jest zaskoczony. Wow, to było szybkie. Zazwyczaj wy, kobietki, gadacie przynajmniej dwie godziny. Cóż, wybrałam zły numer. Małżeństwo w łóżku. Mąż mówi do żony. Patrz, stanął mi. To dawaj, chodź tu do mnie szybko. Ciszej, bo jeszcze cię pozna po głosie. W restauracji moja żona zapytała kelnera. Czy mogę dostać sałatkę szefa kuchni? Odpowiedziałem: Kochanie, nie bądź samolubna, zamów swoją własną. Żona mówi do męża: Kochanie, czy nadal jestem twoją wymarzoną kobietą? Jesteś o wiele więcej niż tylko nią. Ile więcej? Jakieś dwadzieścia kilo. Żona po powrocie do domu mówi do męża: Koleżanka w pracy powiedziała mi, że widziała naszego syna kupującego prezerwatywy w aptece. Co robimy? Cieszymy się, że to nie był test ciążowy. Małżeństwo na urlopie. Mąż pyta żonę: Kochanie, czy podobają ci się widoki? Tak. Krajobraz sprawia, że odbiera mi Bardzo dobrze, zostajemy tu trzy tygodnie. Mąż przed wyjściem z domu mówi do żony: Idę do sklepu. Chcesz coś? Może kupisz jakieś tabletki, które pomogą ci wstać? Mąż wraca ze sklepu i rzuca żonie opakowanie z apteki. Proszę, kochanie, takie, jak prosiłaś ale to są tabletki na odchudzanie. Żona pyta męża: Dlaczego wolisz być skremowany? To moja ostatnia szansa na gorące ciałko. Starsze małżeństwo. Żona wierci się w łóżku, w końcu mówi do męża: Kochanie, nie mogę zasnąć. Zło nigdy nie śpi. Żona po powrocie z pracy mówi do męża. Kochanie, miałam ciężki dzień. Czy możesz powiedzieć mi te dwa magiczne słowa, które zawsze sprawiają, że jestem taka szczęśliwa? Masz rację. Bardzo zabawne, nie te, wiesz, o które mi chodzi. Myliłem się.